8 marca wspominamy świętego Jana Bożego, zakonnika. Jan był jedynym synem Teresy i Andrzeja. Urodził się 8 marca 1495 roku w Montemayor el Nuevo w Portugalii. Gdy miał 8 lat, rodzice udzielili gościny pielgrzymowi zmierzającemu do Hiszpanii, a Jan zniknął razem z nieznajomym. Nie wiadomo, czy został uprowadzony. Wkrótce po tym doświadczeniu jego matka umarła ze zgryzoty, a ojciec sprzedał resztę majątku i zamieszkał w klasztorze ojców franciszkanów. Jan tymczasem dotarł do Oropesy, hiszpańskiego miasta, i tam pewien gospodarz przyjął go jak syna, zapewnił mu wychowanie i wykształcenie. Ponieważ Jan zjawił się tam niespodziewanie, zaczęto zwracać się do niego Jan Boży. Przygotowano go do przyjęcia pierwszej komunii świętej, a Jan z wdzięczności pracował w gospodarstwie. Zazwyczaj pasł owce, miał wtedy czas na rozmyślanie. Pragnął poświęcić swoje życie Panu Bogu, ale świat też go pociągał. Po około 20 latach pracy zrezygnował z proponowanego mu małżeństwa z córką swego gospodarza i możliwości odziedziczenia majątku. Jemu jednak było za nudno i za ciasno. Wtedy zaciągnął się do wojska. Szybko nauczył się nie tylko sztuki wojennej, ale także hazardu, przeklinania, korzystania z usług prostytutek, a alkoholem też nie gardził. Jednak jego przygoda wojenna o mało nie skończyła się tragicznie. Został posądzony o niedopilnowanie łupów wojennych, przez co dopiero w ostatnim momencie uniknął kary śmierci. Po kilku latach Jan powrócił do rzemiosła wojennego. Walczył na terenie dzisiejszych Węgier i Austrii z wojskami muzułmańskimi, a potem pragnienie przygód gnało go do północnej Afryki, gdzie najął się do prac przy budowie fortyfikacji miasta, lecz nie na długo, w końcu wrócił do Hiszpanii. Tym razem na życie zarabiał sprzedawaniem książek i obrazów religijnych. Pewnego dnia Jan spotkał małego, biednego chłopca, który przyłączył się do niego w podróży. Gdy zatrzymali się na odpoczynek, chłopczyk w ręce miał owoc granatu, otwarty do połowy, a z tego owocu wystawał krzyż, a Jan usłyszał słowa: „Janie Boży, grenada będzie dla Ciebie krzyżem”. Po chwili chłopczyk zniknął, a Jan udał się do Grenady. Tam dalej handlował książkami religijnymi i zachęcał do ich czytania. 20 stycznia 1539 roku Jan z Awilli wygłosił płomienne kazanie, w którym nawoływał do wystrzegania się grzechu. Wtedy Jan wybiegł z kościoła, płakał, rwał włosy i wołał: „Biada mi, łaski i miłosierdzia”. Wtedy porozdawał wszystko, co miał. Ludzie myśleli, że postradał zmysły, więc zamknięto go w szpitalu dla obłąkanych. Tam odwiedził go Jan z Awilli i wytłumaczył mu, że mimo popełnionych grzechów w życiu może Panu Bogu służyć i że jest potrzebny w kościele. Przez kilka miesięcy Jan przebywał jeszcze w szpitalu dla psychicznie chorych. Tam pacjenci przebywali w strasznych warunkach, w ciemnym, wilgotnym lochu, często zakuci w łańcuchy, byli bici aż do krwi. Jan doświadczył tam nieludzkiego traktowania. Znosił to wszystko, ale przygotowywał swój plan pomocy chorym. Gdy opuścił to ponure miejsce, zorganizował skromny, ale przyjazny ludziom szpital. Od razu mógł przyjąć 46 chorych. Chorych psychicznie oddzielił od innych i dużo z nimi rozmawiał. Był dla nich łagodny i wyrozumiały. Sam mył nogi przychodzącym do szpitala i też sam żebrał dla nich o chleb. A czynił to tak przekonywująco, że ludzie ofiarowali mu różne dobra, dzięki czemu swoją opieką mógł otaczać coraz więcej chorych i potrzebujących. Jan ponadto szukał pracy dla bezrobotnych, szukał matek dla sierot, starał się otoczyć opieką starszych i potrzebujących. Niestety doświadczał też niezrozumienia i trudności. W połowie 1549 roku wybuchł pożar w szpitalu królewskim w Grenadzie. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, Jan wynosił wszystkich chorych, którzy nie mogli wydostać się o własnych siłach. Uratował dodatkowo jeszcze część sprzętu, a sam nie poniósł żadnej szkody, co uznano za cud. W
wkrótce przychodzili do niego młodzi mężczyźni, którzy chcieli mu pomóc i go naśladować. To byli pierwsi bracia z zakonu Bonifratrów. Pod koniec życia Jan napisał list do jednego z nich, w którym tłumaczył, na czym polega praca pielęgniarska w jego szpitalu. Będziesz musiał pracować więcej niż kiedykolwiek, ale będziesz miał przekonanie, że robisz coś dla Boga. Bądź gorliwy w swojej służbie biednym i gotowy poświęcić nawet swoje życie. Miej Boga zawsze przed oczami i kochaj Go ponad wszystko. Pół roku później Jan zobaczył topiącego się chłopca i bez wahania wskoczył za nim do lodowatej wody. Uratował dziecko, ale sam zachorował bardzo poważnie. W końcu zmarł 8 marca 1550 roku. Miał wtedy 55 lat. Trumnę tego, który pomagał najuboższym, nieśli przedstawiciele różnych rodów. Jan został kanonizowany 16 października 1690 roku. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś serce świętego Jana Bożego duchem miłosierdzia. Spraw, abyśmy okazywali czynną miłość bliźnim i zasłużyli na przyjęcie do Twojego Królestwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.